Wieczór ze Słuchowickiem. W przededniu przypadającej jutro 340. rocznicy śmierci Jeana Baptisty Poquelena, który przeszedł do historii teatru i literatury jako Molière, przypominamy zrealizowane w 1996 roku słuchowisko według jego sztuki Don Juan w adaptacji i reżyserii Marka Obertyna z muzyką Jerzego Satanowskiego. W roli głównej wystąpi Piotr Frączewski. A więc, kochany Guzmanie, Donna Elvira, twoja pani, zaskoczona naszym odjazdem, puściła się za nami w pogoń. Powiadasz, iż serce jej, w którym pan mój zajechał nieco za głęboko, nie mogło znieść tego rozłączenia. Czy chcesz, abym ci tak między nami powiedział, co ja o tym myślę? A cóż, boję się wielce, że biedaczka za swą miłość otrzyma lichą zapłatę i że tyle samo zyskalibyście, siedząc spokojnie w domu. Powiedz mi, Zganarelu, czy twój pan ci powiedział, że ostygł już dla... Nie. Ale napatrzywszy się tego i owego, założyłbym się, że tak. Może się mylę. Jednak mogę powiedzieć, że w podobnym przedmiocie nie zbywa mi na pewnym doświadczeniu. Jak to? Ten niespodziewany wyjazd byłby oznaką niewierności Don Juana? On byłby zdolny taką zniewagą odpowiedzieć na czystą miłość Donny Elviry? Nie, jeszcze za młody jest na to. Nie rozumiem. W jaki sposób po takich zapałach, po tej niecierpliwości, jaką okazywał, po tylu natarczywych wyznaniach, zaklęciach, łzach i westchnieniach, tylu listach utęsknionych, płomiennych oświadczynach i ponawianych przysięgach, tylu wybuchach i uniesieniach, które popchnęły go aż do pogwałcenia świętych murów klasztoru i wydarcia z nich Donny Elwiry przemocą. Nie rozumiem, jak po tym wszystkim miałby czelność sprzeniewierzyć się swojemu słowu. A dla mnie zrozumienie tego nie przedstawia najmniejszych trudności. Nie twierdzę, aby jego uczucia dla Donny Elwiry już miały się zmienić. Nie mam jeszcze co do tego zupełnej pewności. Jednak by cię przestrzec, powiem ci, że w Don Juanie, moim panu, masz szczęście oglądać największego łajdaka, jakiego ziemia kiedykolwiek nosiła. Opętańca, wściekłego psa, diabła, Turka, heretyka, który nie wierzy ani w niebo, ani w świętych, ani w Boga, ani w wilkołaka, który pędzi to życie jak prawdziwe bydle, jak wieprzek Epikura, który zamyka uszy na wszelkie napomnienia chrześcijańskie i uważa za koszałki, opałki wszystko to, w co my wierzymy. Powiadasz, że wziął ślub z twoją panią. Wierz mi, że on uczyniłby więcej, byle tylko dogodzić swojej zachciance i że razem z nią zaślubiłby jeszcze jej psa i jej kota. Zawrzeć małżeństwo to dla niego drobnostka. To pewne, że gniew niebios dosięgnie go prędzej czy później i że lepiej by mi było należeć do diabła niż do niego. Wielki pana, zarazem zły człowiek, to rzecz po prostu straszna. Muszę mu wiernie służyć, pomimo całego wstrętu. Strach kiełza moje uczucia i zmusza mnie, abym przyklaskiwał temu, na co moja dusza się wzdryga. Ale otóż idzie tu właśnie. Rozejdźmy się lepiej. Cóż to za człowiek z tobą rozmawiał? Wyglądał mi na poczciwego Guzmana. Giermka Donny Elwiry. Bo też to właśnie było coś podobnego. I cóż go tu sprowadza?
Sądzę, że pan się musi po trochu domyślać jego kłopotów. Mhm. Chodzi o nasz wyjazd? Poczciwi na srodze jest tym przygnębiony i pytał mnie o powód. I co mu odpowiedziałeś? Że pan mi nic nie mówił. A cóż ty sam o tym myślisz? Ja? Myślę, że panu chodzi po głowie jakaś nowa miłostka. Tak sądzisz? Tak. Brawo. Nie pomyliłeś się. W istocie inny przedmiot uczuć wygnał Elwirę z moich myśli. Mój Boże, czyż nie znam mego Don Juana i czyż nie wiem, że pańskie serce to największy włóczyk i pod słońcem. Lubi wędrować z jednej gościny w drugą, a nigdzie miejsca nie zagrzeje. I? Nie uważasz, powiedz, że dobrze robię, postępując w ten sposób? Panie, no... Co takiego? Gadaj. Z pewnością dobrze pan robi, jeśli panu się tak podoba. Ale gdyby się panu podobało inaczej, to znowu byłoby może co innego. Dobrze, pozwalam ci mówić całkiem swobodnie. W takim razie, panie, powiem panu otwarcie, że ja nie pochwalam wcale pańskiej metody. I uważam za rzecz bardzo paskudną. Kochać się tak na wszystkie strony. Mhm. Jak to? Więc chciałbyś, aby się wiązać na wieki z pierwszą istotą, która nas zagarnie? Rozkosz miłości jest w ciągłej odmianie. Piękno i wdzięk czarują mnie wszędzie, gdziekolwiek je spotkam. I poddaję się bez oporu słodkiej przemocy, z jaką wabią nas ku sobie. Choćbym był 10 razy związany, miłość jednej kobiety nie pozwoli mi wyrządzać krzywdę innym. Jest doprawdy jakiś niewytłumaczalny urok w budzącym się pożądaniu. Jakże słodko jest skłaniać ku sobie serduszko młodej piękności, patrzeć codziennie na drobne postępy, jakie się w nim czyni, zwalczać niewinną wstydliwość duszy, którą tyle kosztuje zdać się na łaskę zwycięzcy, pokonywać krok za krokiem wszystkie zapory, zwyciężać skrupuły i prowadzić ją powoli tam, dokąd zmierzają wszystkie nasze pragnienia. Ale skoro się już raz jest jej panem, nie ma nic do powiedzenia. Cały urok namiętności zamiera. Zasypiamy w spokoju szczęścia, dopóki jakiś nowy przedmiot nie obudzi naszych pragnień i nie ukaże sercu świeżych powabów nęcącej zdobyczy. Co do mnie, mam pod tym względem istną ambicję zdobywców, którzy śpieszą z jednego zwycięstwa po drugie. Nic nie jest w stanie powstrzymać gwałtowności mego pożądania. Czuję się zdolny ziemię całą przycisnąć do serca. Pragnąłbym jak Aleksander, by istniały jakieś nowe światy, aby i w nich szerzyć miłosne zdobycze. Święci niebiescy, co też pan nagadał? Można by myśleć, że się pan tego wszystkiego na pamięć nauczył. Mówi pan zupełnie jak z książki. Ale, proszę pana, czy by to nie przekraczało zezwolenia, jakie mi pan udzielił, gdybym powiedział, że jestem cokolwiek zgorszony sposobem życia, jaki pan prowadzi? A cóż to za życie ja prowadzę? Nie, bardzo przyzwoite. Ale na przykład ten zwyczaj pojmowania co miesiąc nowej żony... A czy może być coś przyjemniejszego? To prawda. Rozumiem, że to jest bardzo przyjemne i urozmaicone. Ja sam bym się na to pisał, gdyby to nie było grzechem. Ale proszę pana, igrać w ten sposób z tak świętym sakramentem... No. To już sprawa między mną a niebem. Rozplączemy ją sami. Panie,
Słyszałem zawsze, że to niedobrze żartować z nieba i że... Powiedziałem ci już raz, błaźnie, iż nie znoszę, aby ktoś bawił się w dawanie mi nauk. Ale ja też nie mówię do pana, niech mnie Bóg broni. Pan sam wie przecież, co robi. Jeżeli pan w nic nie wierzy, musisz mieć swoje powody. Ale spotyka się na świecie niewydarzonych głuptasów, którzy bawią się w niedowiarków, a sami nie wiedzą dlaczego. Którzy udają bardzo mądre głowy, bo myślą, że im z tym do twarzy. Otóż, gdyby na ten przykład któryś z nich był moim panem, powiedziałbym mu prosto z mostu, patrząc w same oczy. Jak pan śmie igrać w ten sposób z niebem? Czy się nie boisz drwić sobie tak bezwstydnie z tego, co jest najświętsze na ziemi? Czy tobie przystoi, mały robaku ziemny, mrówko nędzna? Niby mówię do tamtego panicza. Czy tobie przystoi obracać w śmieszność to, przed czym wszyscy chylą głowy? Czy myślisz, że dlatego już jesteś szlechcicem? Że masz na łbie jasną peruczkę, sztucznie utrafioną, surdut, pięknie wyszyty złotem. Ja nie do pana mówię, tylko do tamtego. Mm-hmm. Czy myślisz, że przez... To jesteś mądrzejszy od innych, że wszystko ci już wolno. Usłysz więc ode mnie, który jestem tylko twoim sługą, że niebo wcześniej czy później karze bezbożników, że haniebne życie sprowadza haniebną śmierć i że... Cicho. Co się stało? Stało się. Pewna piękność ujarzmiła moje serce i pociągnięty jej urodą przybyłem za nią aż do tego miasta. I czy też pana strach nie bierze z powodu śmierci owego komandora, któregoś pan ukatrupił tutaj przed pół rokiem? I czego tu się obawiać? Czy nie uśmierciłem go jak należy? Da, nie można lepiej, doskonale. Byłby niewdzięcznikiem, gdyby się uskarżał. A zresztą, sprawa została umorzona i ułaskawiona. Tak, ale to ułaskawienie nie uspokoiło może wzburzenia krewnych i przyjaciół. Ej! Nie kłopoczmy sobie głowy nieszczęściami, jakie dopiero mogą spaść na głowę. A myślmy wyłącznie o tym, co może przynieść nową rozkosz. Osoba więc, o której mówię, jest młodziutka narzeczona. Tak. Najmilsza istota w świecie, która przybyła tutaj pod opieką swego przyszłego. Nigdy nie zdarzyło mi się widzieć dwojga osób bardziej promieniejących miłością. Rozkoszą byłoby dla mnie zmącić tę wzajemną harmonię i zniszczyć to przywiązanie. Czuły narzeczony ma dzisiaj uraczyć swoją ukochaną małą przejażdżką po morzu. Mam w pogotowiu łódkę i ludzi, przy których pomocy uda się nam z łatwością porwać tę ślicznotkę. Panie... No? Niedoskonale pan robi. Nie ma nic lepszego na świecie, jak to, na co się ma ochotę. Szykuj się więc na wyprawę i przyrządź cały mój rynsztunek. Panna Elwira, zdrajco, nic mi nie powiedziałeś? Bo pan mnie wcale o to nie pytał. No szalała! Czy raczysz mnie jeszcze poznawać, Don Juanie? Czy mogę mieć nadzieję, iż zechcesz obrócić w mą stronę swoją twarz? Pani, przyznaję, że jestem zaskoczony tym widokiem i że nie spodziewałem się ujrzeć pani tutaj. Podziwiam moją naiwność i słabość, że mogłam wątpić o zdradzie, którą potwierdzało tyle dowodów. Byłam dosyć naiwna, albo raczej głupia, że oszukiwałam siebie, przecząc temu, co mi mówiły własne oczy i rozsądek. Szukałam przyczyn, które by mogły usprawiedliwić to oziębienie uczuć, jakie w tobie odczuwałam. Wmawiałam w siebie wszelkie możliwe powody twego nagłego wyjazdu, aby cię
oczyścić ze zbrodni, o którą rozum mój cię oskarżał. Na próżno przemawiały do mnie moje aż nazbyt słuszne podejrzenia. Odtrącałam ich głos, który czynił cię zbrodniarzem w mych oczach. A słuchałam z rozkoszą tysiąca dziecinnych urojeń, które malowały memu sercu twą niewinność. Chciałabym dowiedzieć się z twoich własnych ust o przyczynie tego wyjazdu. Mów, Don Juanie, proszę cię. Zobaczymy, w jaki sposób zdołasz się usprawiedliwić. Pani, oto Sganarel, który wie, dlaczego musiałem wyjechać. Ja, panie, ależ ja nic nie wiem. Mów zatem, Sganarelu. Opowiedz wszystko, pani. Co mam opowiedzieć? Zbliż się, skoro pan tak każe, i wytłumacz mi przyczyny tak pośpiesznego odjazdu. Cóż, nie odpowiadasz? Nie mam nic do odpowiedzenia. Pan sobie żarty stroi ze swego sługi. Będziesz wreszcie odpowiadał. A pani... Co? Pani... No! Pani... Zdobywcy, Aleksander i Nowe Światy są przyczyną naszego wyjazdu. To wszystko, co mogę powiedzieć. Czy nie raczysz mi, Don Juanie, wyjaśnić tych pięknych tajemnic? Pani, jeśli mam wyznać prawdę... Ach, jak ty się licho bronisz, jak na takiego, który musi chyba być przyzwyczajony do spraw tego rodzaju. Litość mnie bierze, gdy patrzę na twoje zmieszanie. Czemu nie uzbroisz czoła szlachetnym bezwstydem? Czemu mi nie przysięgasz, że zawsze trwasz dla mnie w niezmiennych uczuciach, że kochasz mnie zawsze miłością bez granic i że śmierć jedynie byłaby zdolną oderwać cię ode mnie? Czemu mi nie odpowiesz, że sprawy niezmiernej wagi kazały ci wyjechać, że wbrew swoim chęciom zmuszony jesteś przez jakiś czas tu zabawić i że powinnam spokojnie powrócić tam, skąd przybyłam, pewna, że podążysz za mną najszybciej, jak zdołasz, iż płoniesz chęcią połączenia się ze mną i że cierpisz wszystkie męki, jakie cierpi ciało odłączone od duszy. Oto! Jak powinieneś się bronić, a nie jak ty, stać tu przede mną, bezradny i pomieszany. Pani, nie posiadam sztuki udawania, gdyż moją dewizą jest szczerość. Nie powiem pani, iż zawsze trwam dla niej w niezmiennych uczuciach i że płonę chęcią połączenia się z nią, skoro wyjechałem jedynie, aby uciec przed panią. Uczyniłem to nie dla przyczyn, jakie możesz mi podsuwać, lecz jedynie z powodu wyrzutów sumienia i w przekonaniu, iż nie mogę żyć z tobą bez grzechu. Obudziły się we mnie wątpliwości. Otworzyły mi się oczy na to, co zrobiłem. Zdałem sobie sprawę z tego, iż aby panią poślubić, wydarłem cię z zakraty klasztornej, że dla mnie zerwałaś śluby, które wiązały cię gdzie indziej i że niebo ciężko zwykło karać. Tego rodzaju występki. Skrucha mnie ogarnęła. Zląkłem się gniewu niebios. Zrozumiałem, że nasze małżeństwo jest jedynie zamaskowanym cudzołóstwem. Że musi na nas ściągnąć nieszczęście, słowem, że powinienem starać się, pani, zapomnieć o tobie, otwierając ci drogę powrotu do twoich pierwszych ślubów. Czy chciałabyś pani sprzeciwić się tak świątobliwym postanowieniom? I czy żądasz, abym, zatrzymując cię przy sobie, ściągnął na siebie gniew niebios? Zbrodniarzu, teraz dopiero poznaję cię do gruntu.
A na moje nieszczęście poznajecie za późno. I kiedy ta świadomość może mnie jedynie wydać na pastwę rozpaczy. Ale wiedz, że zbrodnia nie ujdzie ci bezkarnie, że to samo niebo, z którym tak igrasz, potrafi zemścić się za twoją przewrotność. Ganarelu, niebo! Dość! Nie chcę słyszeć nic więcej. I tak usłyszałam zbyt wiele. Słabością jest nikczemną kazać sobie tak jawnie tłumaczyć swoją hańbę. Nie spodziewaj się, że wybuchnę obelgami i wyrzutami. Nie, nie. Gniew mój nie należy do tych, które zaspokajają się w próżnych słowach. Cały jego żar zachowa się na zemstę. Pamiętaj, niebo ukaże cię nikczemniku za zniewagę, jaką mi wyrządził. A jeśli nieba lękać się nie umiesz, lękaj się gniewu obrażonej kobiety. Sganarelu, chodźmy pomyśleć o przygotowaniach do naszej wyprawy. Niosło cię tam w samą porę. A psiakrew! Mało brakowało, abyliby się obaj potopili. To ten poranny wicher wywrócił im łódkę. O, posłuchaj, Karolka. Opowiem ci wiernie wszystko, jak się stało. Bo przecież to ja pierwszy spostrzegłem ich z daleka. A niby mówię, że pierwszy ich spostrzegłem. Staliśmy więc na brzegu, niby gruby Łukasz i ja. Nagle widzę z daleka coś, co się gmyże w wodzie i przybliża się, jak gdyby ku nam, po troszeczku. Ej, Łukaszu! No, tak niby powiadam. Coś mi się widzi, że tam ludzie płyną. Idźże, idź. On mi tak na to odpowiada. Chcesz się założyć? Tak ja powiadam. O 10 groszy, że płyną? O, jasne, że chcę. Tak on powiada. No i ledwieśmy się założyli, aż tu widzimy całkiem wyraźnie dwóch ludzi, którzy machają na nas, żeby do nich podjechać. Ale ja najpierw łap za nasze stawki. Chodźmy, Łukaszu, tak ja powiadam. Widzisz przecie, że nas wołają. Nie pójdę. On tak powiada. Przez nich przegrałem. No, aleśmy się wreszcie wtarabanili do łodzi, wyciągnęli ich z wody, a potem ich zaprowadziłem do nas do domu, do ognia. A potem oni się rozdziali do naga, aby się wysuszyć. A potem przyszła Małgośka, a jeden zaczął do niej robić słodkie oczy. A więc już wiesz, Karolciu, jak się to wszystko odbyło. Mówiłeś, Piotrusiu, że jeden z nich wspanialej wygląda niż tamci. Tak, to niby ich pan. A przecie byłby utonął, gdyby mnie tam nie było. Tak, i on jeszcze siedzi u ciebie cały nagi, Piotrusiu. Ale gdzie? Przecie go ubrali. Jeszcze nigdy nie widziałem takiego ubierania. Słysz, Karolka, mają włosy, co nie wyrastają na głowie. I rany boskie, Piotrusiu. Ja to muszę koniecznie zobaczyć. Nie! Posłuchaj się, Karolka! Trzeba, jak to mówią, żebym ci wypatroszył moje serce. Ja cię kocham. Wiesz o tym. I niby mamy się pobrać niedługo. A z tym wszystkim mnie się to jakoś nie widzi. Ale o co ci chodzi? Czego ty chcesz ode mnie? Chcę do cholery,
żebyś mnie kochała. A czy ja cię nie kocham? No nie. To zaraz widać. Jak się kogoś kocha tak z całego serca, to się z nim ciągle wydziwia to i owo. Popatrz na grubą Kaśkę. Co to się duży w młodym Kasperku. Ciągle jej pełno koło niego. Zawsze się z nim droczy. Chwili spokoju mu nie da. To mu coś spsoci, to mu wpakuje, przechodząc jakiegoś szturchańca. Ot, kiedyś siedział na zydelku, a ona jak go nie wyrwie spod niego, aż rymnął jak długi na ziemię. Widzisz, tak to się poznaje, że ludzie się ze sobą kochają. A ty... Ty nigdy do mnie i słówka nie zagadasz. Mógłbym przejść koło ciebie i 20 razy, a ty byś się nie ruszyła, żeby mi jednego kuksa wsunąć pod żebro. To nie jest dobrze tak. Jakoś niby cieplej trzeba sobie z ludźmi poczynać. Cóż ja pocznę? Taka już widać na świat przyszłam. Może to jakoś przyjdzie później. Przyrzeknij mi, że będziesz się starać, żeby mnie więcej kochać. Zrobię, co będę mogła. Piotruś, czy to ten pan? Tak, to on. Mój Boże, jaki on śliczny. Ja zaraz tu wrócę. Pójdę wypić pół kwaterek, żeby się skrzepić po porannej mordędze. Cóż, nie udało się nam z Ganarelu. Ale powiem ci, że ta Małgośka, z którą rozstaliśmy się przed chwilą, w zupełności nagradza nasze niepowodzenie. Przyznam się panu, że ja głupieję, patrząc na pana. Zaledwie udało się nam uniknąć śmierci, a już pan, zamiast dziękować niebiosom, iż raczyły się nad nami zlitować, na nowo pracujesz nad tym, aby je rozgniewać przez swoje wieczne miłostki, które doprawdy są Skąd się wzięła ta dziewuszka? Mamy znów coś nowego. Czemu zawdzięczam to miłe spotkanie? Jak to tu, w tej wiejskiej ustroni, wśród skał i jarów, rosną takie urocze stworzenia? Jak pan widzi, dobry panie. Czy jesteś z tej wioski? Tak, panie. I tutaj mieszkasz? Tak, panie. I nazywasz się? Karolka. Karolka. Cóż za piękna istota. Co za oczy przenikające do głębi. Panie, pan chyba chce, żebym musiała się wstydzić. O, nie masz się czego wstydzić, słuchając najczystszej prawdy. Czy może być coś bardziej uroczego? Obróć się troszeczkę, jeśli łaska. Cóż za śliczna figurka. A podnieś trochę główkę. Otwórz oczy. Cudowne. Pozwól, niech zobaczę twoje ząbki. No proszę cię, dziecko. Jakie rozkoszne. A te usteczka, jakie ponętne. Doprawdy jestem oczarowany. W życiu nie widziałem tak ślicznej istotki. Panie, to wszystko za ładnie powiedziane, a ja za głupia jestem, abym panu umiała odpowiedzieć. Zganarelu, popatrz na te rączki. Panie czarny, jak nie wiedzieć co. Ale co ty mówisz, dziecko? W życiu nie widziałem piękniejszych rączek. Proszę, pozwól mi je ucałować. Panie, zbyt wiele zaszczytu mi pan czyni. Gdybym wiedziała o tym wcześniej, umyłabym mnie w otrębach. A powiedz mi, piękna Karolciu, nie jesteś jeszcze zamężna? Nie, panie. Ale już wkrótce mam wyjść za Piotrusia, syna sąsiadki Szymonowej. Jak to? Ty miałabyś zostać żoną prostego chłopa? Nie. To byłaby zniewaga dla twojej urody. Ty nie jesteś stworzona na to, aby zagrzebać się na wsi. Warta jesteś lepszego losu. Niebo, które wie o tym,
Zesłało mnie tu umyślnie, abym przeszkodził takiemu małżeństwu i oddał twoim wdziękom to, co im się należy. Tak, piękna Karolciu. Tak, kocham cię z całego serca. Od ciebie będzie zależeć, abym cię wyrwał z tego nędznego kąta i wyniósł do stanu, na jaki zasługujesz. Ta miłość wyda ci się bardzo nagła, bez wątpienia. Lecz cóż, to skutek, Karolciu, twojej niezwykłej piękności. W kwadrans kocha się ciebie tak, jak inną zaledwie po pół roku. Kiedy ja nie wiem, panie, co mam robić, jak pan do mnie tak mówi. Dałabym nie wiem co, żeby panu wierzyć. Ale znów zawsze mi mówiono, że tacy panowie ze dworu to są zwodziciele, co tylko patrzą, żeby uwieść dziewczynę. Ja nie jestem taki. Boże, uchowaj. Bo widzi pan, to nie jest radość, żeby dać się skrzywdzić. Ja jestem biedną dziewczyną ze wsi. Ale dbam o swoje dobre imię i wolałabym prędzej umrzeć, niż je stracić. Ja miałbym być na tyle niegodziwym, aby cię skrzywdzić? Miałbym być tak podłym, aby cię zniesławić? Nie. Kocham cię, Karolciu. Nie mam innego zamiaru, jak tylko ożenić się z tobą. Tego oto człowieka biorę na światka. Tak, nie bój się. Ożeni się z tobą tyle razy, ile tylko zechcesz. O, Karolciu, jak ty mnie nie znasz. Jeżeli są na świecie oszuści, ludzie, którzy chcieliby krzywdzić dziewczęta, nie powinnaś zaliczać mnie do nich i wątpić o szczerość mego słowa. A zresztą piękność twoja jest najlepszą rękojmią. Nie jesteś osobą, którą by można oszukać i porzucić. Wolałbym tysiącem sztyletów przeszyć własne serce, niż żeby mi bodaj przez myśl przeszła chęć zdradzenia ciebie. Mój Boże, ja sama nie wiem, czy pan prawdę mówi, czy nie, ale coś pan takiego robi z człowiekiem, że się panu wierzy. Zostaniesz więc moją żoną? Tak, jeżeli tylko ciotka pozwoli. Daj więc rękę. Karolciu, skoro ty sama nie jesteś przeciwna. Tylko proszę pana, niech mnie pan nie zwiedzie. Miałby mnie pan na sumieniu, widzi pan przecież, jak ja panu wierzę. Jak to ty jeszcze wątpisz o mojej szczerości? Czy chcesz, abym zaklął się najstraszliwszą przysięgą? Niechaj nie, niebo... Boże, nie. Niech pan się nie zaklina, ja panu wierzę. Daj mi więc małego całuska. Na zakład twojego słowa. Powoli, panie! Powoli, niech no pan zwolni troszeczkę. Czego ten bałwan tu szuka? Dlatego, żeś pan jest pan, będziesz nam tu obcałowywał nasze dziewczęta? Idź pan obcałowywać swoje! Co? A to! Do licha nie bij pan! O Jezu! Do choroby! To ma być nagroda za to, żem się panu nie dał utopić! Piotrusiu, nie gniewaj się. Nie, panie, zostaw pan w spokoju tę mizerotę. To grzech doprawdy bić takiego. Słuchaj, chłopaczku, znikaj lepiej, póki cały i nie stawiaj się panu. Czekaj, Karolka! Pójdę powiedzieć ciotce! Karolciu, dzięki tobie stanę się najszczęśliwszym z ludzi. Ileż czeka mnie rozkoszy, skoro zostaniesz moją żoną. Panie! Panie! Co pan tu robi koło Karolki? Powiedziałem, że jestem już umówiony z tobą. Czego od pana chce ta Małgosika? Zazdrosna jest, że z tobą rozmawiam. Chciałaby się wydać za mnie, ale ja chcę tylko ciebie. Karolka! Małgośka! Szkoda słów, nie wyleczysz jej z tego urojenia. Czy ona... Cicho, nie ma sposobu dogadać się z nią rozsądnie. Uparta, jak wszyscy diabli. Ale... Nic nie mów, to wariatka. Ja myślę... Założę się, powie ci, że przyrzekłem się z nią ożenić. Że co? Chcę się wydać tylko za mnie. Że jak, Małgośka? Zazdrościsz, że pan ze mną rozmawia? Nie, pierwszą zobaczę. A mnie drugą! I ze mną się ożeni. Mówię ci, że ze mną! Pytasz ze mną! Jest tu! Niech powie, czy nieprawdę mówię! Jest! Tu niech zaprzeczy, jeżeli skłamał! Czy to z nią, panie, przyrzekł się pan ożenić? Czy to prawda, panie, że będziesz jej mężem? Panie! Niech pan powie, która z nas ma rację! Panie!
Niech pan nas pogodzi, jeśli łaska! Zaraz zobaczysz! Ty sama zobaczysz! Niechże pan powie! Pan przemówi! Cóż chcecie, abym wam powiedział? Cóż chcecie, abym wam powiedział? Obie utrzymujecie, iż przyrzekłem pojąć was w małżeństwo. Czy każda z was nie wie dobrze, jak się rzeczy mają? Czyż ta, której to przyrzekłem, nie czuje w duchu, iż może się śmiać z tego, co tamta gada? Skoro pójdziemy do ślubu, cały świat się dowie, która z was posiadła moje serce. Ubóstwiam cię. Mnie jedną kocha. Wiem. Ze mną się żeni. Panie! 12 konnych szuka cię, przetrząsając okolice. Uciekajmy! Czas nagli! Siły nierówne. Chodźmy, Skanarelu. Mam ochotę trochę podyskutować z panem. Dyskusje są dozwolone. Zabronił mi pan tylko pouczać pana. Cóż za tym? Chciałbym raz gruntownie zgłębić pański sposób myślenia. Czy to możliwe, aby pan nie wierzył w niebo? Daj spokój. No przecież każda ludzka istota musi w coś wierzyć. W co pan wierzy zatem? W co ja wierzę? Tak. Wierzę, że 2 i 2 to 4... A 4 i 4, 8. To mi ładne wyznanie wiary. Zatem religia pańska, z tego co widzę, to arytmetyka. Co do mnie, to pojmuję doskonale, że ten świat, na który patrzymy, nie wyrósł sam jak grzyb w ciągu jednej nocy. Chciałbym pana zapytać, kto zrobił te oto drzewa, te skały, tę ziemię? Czy może to wszystko samo z siebie się skleciło? Na przykład pan. Jesteś. Żyjesz. Czy może sam siebie stworzyłeś, tak? Jest w człowieku coś cudownego. Czy to nie jest cudowne, że ja jestem tutaj i że mam w głowie coś, co myśli o 100 rozmaitych rzeczach w jednej chwili i wypra z moim ciałem, co mu się podoba? Chcę klasnąć w dłonie... Poruszyć ręką, podnieść oczy ku niebu, opuścić głowę, poruszyć nogami. Czekaj. Zdaje mi się, żeśmy zbłądzili. Zawołaj tego tam człowieka i zapytaj go o drogę. Hej, hej! Człowieku! Hej, przyjacielu! Słóweczko, jeżeli łaska. Bądź tak uprzejmy pokazać nam, którędy iść do miasta. Idźcie, panowie, ciągle tą samą drogą i skręćcie na prawo, kiedy będziecie na skraju lasu. Ale radzę wam, miejcie się na baczności. Bardzo ci jestem zobowiązany, mój przyjacielu. Dziękuję z całego serca. Wspomóżcie mnie, dobry panie, jakąś jałmużną. A, widzę, że twoja rada nie była bezinteresowna. Jestem biednym człowiekiem, panie. Od 10 lat żyję samotnie w tym lesie. Będę prosił niebo, aby zesłało na was wszelkie dobro. Proś niebo, aby ci dało ubranie na grzbiet, a nie troszcz się o cudze sprawy. Widać pościwszy, że jeszcze nie znasz mojego pana. On wierzy tylko, że 2 i 2 jest 4, a 4 i 4 8. A cóż ty robisz, człowieku, w tym lesie? Proszę codziennie niebo o pomyślność dla poczciwych ludzi, którzy mi dają jałmużnę. No, w takim razie musi ci się nieźle powodzić. Ach, panie, niestety. Znajduję się w najstraszniejszej nędzy. Żartujesz chyba. Człowiekowi, który codziennie rozmawia z niebem, musi się znakomicie powodzić.
Zapewniam pana, że najczęściej nie mam co do ust włożyć ani kawałka suchego chleba. To dziwne, doprawdy dziwne. Jak widzę, twoje starania dość marnie są wynagradzane. Ha! Czekaj! Dostaniesz natychmiast ode mnie złotego dukata, jeżeli trochę pobluźnisz. Ach, panie, pan chciałby, abym ja taki grzech popełnił? Myśl tylko o tym, czy masz ochotę zarobić dukata, czy nie. O, patrz. Dam ci go w tej chwili, jeżeli tylko pobluźnisz. Jeżeli tylko przeklniesz. No, żywo, przeklnij i bierz pieniądze. Pan. Bez tego nic nie dostaniesz. No, przeklnij, że trochę. To tam nic wielkiego. Bierz. O, widzisz? Masz, ale bluźnij. Nie, panie. Wolę umrzeć z głodu. Masz. Masz, bierz. Daję ci go przez miłość ludzkości. Ale co ja widzę? Trzech drabów dopadło jakiegoś człowieka. To siły zbyt nierówne. Nie mogę pozwolić na taką nikczemność. A, szaleniec. Samemu pakować się w niebezpieczeństwo, którego nie szukało. Pozwól, panie, że złożę mu dzięki za czyn tak szlachetny. O, nie uczyniłem nic, czego byś i pan nie uczynił na moim miejscu. Ale w jaki sposób dostał się pan w ich ręce? Ja odłączyłem się od mojego brata i całego naszego orszaku. Kiedy starałem się ich odszukać, natknąłem się na tych łotrów. Czy zamierza pan udać się w stronę miasta? Nie. Jesteśmy zmuszeni, mój brat i ja, przeszukać te okolice. A czy byłoby niedyskrecją zapytać pana, o jaką to sprawę idzie? Rzeczy zaszły już tak daleko, że nie ma powodu robić z nich tajemnicy. Siostra nasza została uwiedziona i porwana z klasztoru. A sprawcą tego jest niejaki Don Juan, syn Don Ludwika Tenorio. Szukamy go od kilku dni. Wstrzymaj się, pan. Proszę. Jestem z nim trochę zaprzyjaźniony i byłoby poniekąd ujmą dla mnie, gdybym pozwolił źle mówić o nim w mojej obecności. Przez wzgląd na pana zatem nic więcej już nie powiem. Uratowałeś mi życie. Niech więc choć w ten sposób okaże ci wdzięczność. Jednak, mimo iż jesteś jego przyjacielem, śmiem przypuszczać, że nie pochwalasz jego postępku. Przeciwnie. Jestem przyjacielem Don Juana, na to nie ma rady. Jednak przyrzekam wam, iż otrzymacie od niego zadośćuczynienie. Jakie zadośćuczynienie można otrzymać za taką zniewagę? Wszelkie, wszelkie, jakiego wasz honor zapragnie. Zostawcie zatem dalsze poszukiwania, a ja zobowiązuję się dostawić Don Juana gdzie i kiedy wam się spodoba. Jednak po tym, co panu zawdzięczam, byłoby dla mnie rzeczą bolesną widzieć pana stojącego po przeciwnej stronie. Jestem tak przywiązany do Don Juana, że nie mógłbym się nie bić, kiedy on się bije. Bądź co bądź, odpowiadam za niego jak za samego siebie. Jaki los jest okrutny. Jestem ci winien życie, a Don Juan jest właśnie twoim przyjacielem. Dajcie pić konią! Jak to? Bracie! Ty tutaj! Razem z naszym śmiertelnym wrogiem? Z naszym śmiertelnym wrogiem? Tak. Ja jestem Don Juan Tenorio. Zdrajco! Musisz zginąć! Bracie, wstrzymaj się! Jestem mu winien życie. Bez jego pomocy zginąłbym. On musi umrzeć! Wstrzymaj się, bracie! Ja przysięgam wobec nieba, że będę go bronił. Zanim jego dosięgnie twarz pana, mnie najpierw musisz ugodzić. Jak to? Ty stajesz?
stajesz przeciwko mnie? Bracie. Po stronie naszego wroga! Bracie. Zaciągnąłem wobec niego zobowiązanie, które muszę spłacić. Nasza zemsta, chociaż odroczona, nic nie straci ze swego blasku. Przeciwnie, raczej zyska na tym. Co za nędzna słabość. Narażać honor dla śmiesznych skrupułów. Ja biorę na siebie obmycie naszego honoru. Don Juanie, widzisz, że czynię co mogę, aby spłacić panu dług, jaki zaciągnąłem. Ale ostrzegam, od tej chwili mam obowiązki tylko względem mojego honoru. Co przyrzekłem, dotrzymam. Hej, Sganarelu. Sganarelu! 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 Słucham. Sganarelu! Ty błaźnie! Uciekasz, gdy mnie napadają! Ja tylko kawałeczek odszedłem. No niech cię... Co to jest? Jak to? Pan nie wie? Nie. Przecież to grobowiec, który komandor rozpoczął właśnie budować, kiedy go pan uśmiercił. Aha. A, prawda. Nie wiedziałem, że jest w tych stronach. Istne cuda słyszałem o posągu komandora. Chętnie go zobaczę. Nie, panie. Niech pan tam nie idzie. Dlaczego? To jakoś nieładnie odwiedzać człowieka, którego się zabiło. Przeciwnie. Właśnie ta wizyta będzie dowodem mojej uprzejmości. Powinien być mi wdzięczny, jeśli jest człowiekiem dobrze wychowanym. O, do twarzy mu w tym stroju. Spytaj go, czy zechce przyjść do mnie na wieczerze. Ja myślę, proszę pana, że on już tego nie potrzebuje. Spytaj go, mówię. Czy pan żartuje? Trzeba być chyba wariatem, żeby przemawiać do posągu. Rób, co ci każe. Co za szaleństwo. Panie komandorze, mój pan... Don Juan pyta, czy zechcesz uczynić mu ten zaszczyt i przyjść do niego na wieczerze. Co jest? Co się stało? Powiedz, będziesz gadał? Posąg. Co posąg? Uduszę cię, jeśli nie będziesz gadał. Posąg skinął głową. Kretyn! Skinął głową! Mówię panu! Niech pan sam się przekona! No chodź! Chodź, uważaj! Czy pan komandor raczy przyjść do mnie na wieczerze? A, i co, panie? Chodźmy stąd. Jak było, tak było, ale dajmy temu spokój. Mogliśmy ulec złudzeniu migocącego światła, a może jakieś wyziewy spowodowały zaćmienie naszego wzroku. Ech, panie, niech pan się nie stara zaprzeczyć temu, cośmy widzieli na własne oczy. Nie wątpię, że to niebo zgorszone pańskim życiem sprowadziło ten cud, aby pana przekonać. Słuchaj,
Jeżeli będziesz mnie dłużej męczyć swoimi głupimi kazaniami, jeżeli mi jeszcze słówko piczniesz, natychmiast zawołam ludzi i każę cię oćwiczyć. Przytrzymać i oćwiczyć jak psa, zrozumiałeś? Tak, panie. Każ podać wieczerze. Proszę pana, pan Niedziela. Co za bezczelność. Przychodzić do nas po pieniądze. Puść go. To bardzo zła taktyka, ukrywać się przed wierzycielami. Panie hrabio. A, pan Niedziela. Nie uwierzy pan, jak się cieszę, że pana widzę. Skrzyczałem moich ludzi, że nie wpuścili pana od razu. Dałem wprawdzie rozkaz, że nie ma mnie dla nikogo, ale ten rozkaz nie odnosi się przecież do pana. Pan ma wszelkie prawo, aby drzwi moje zawsze stały dla pana otworem. Panie, jestem panu niezmiernie zobowiązany. Przyszedłem... Trzymać pana Niedzielę w przedpokoju. Ależ to nic, proszę pana. A jak to nic? Mówić panu, że mnie nie ma w domu... Panu Niedzieli, memu najlepszemu przyjacielowi. Panie, jestem pańskim sługą uniżonym. Krzesło dla pana Niedzieli. Ależ mnie dobrze i tak, proszę pana, ja nie, właśnie... Nie, nie, chcę, aby pan usiadł tu koło mnie. Ależ to niepotrzebne, ja... Nie, nie, ja wiem, co panu jestem winien. I nie chcę, aby między nami czyniono jakąś różnicę. Panie! Siadaj pan! No jak pan sobie życzy, ja... Do diabła, panie Niedziela, ależ pan się doskonale trzyma! O, tak, panie hrabio, do usług pańskich... Widzę, że pan ma kapitalne zdrowie, wargi, świeże, cera rumiana, oko pełne życia! Chciałbym... A jakże się miewa pani Niedzielina, małżonka pańska? Bardzo dobrze, panie hrabio, dziękować Bogu! Zacna kobieta! Zawsze do usług! Usług pańskich, panie hrabio. Przyszedłem... A mała klocia, córeczka pańska, jakże się miewa? No doskonale. To przemiła dziewczynka, doprawdy. Kocham ją z całego serca. To zbyt wiele zaszczytu dla niej, panie hrabio. Ja właśnie... A mały Henryczek zawsze robi tyle hałasu na swoim bębenku. Zawsze tak samo. A piesek pański, Wiernuś, zawsze tak głośno szczeka i gryzie po łydkach. Coraz gorszy, panie hrabio. Naprawdę już nie może. Możemy sobie z nim dać radę. Daj mi pan rękę, panie Niedziela. Przecież pan jest moim przyjacielem. Zbyt wiele zaszczytu dla mnie, panie hrabio. Ja... Nie ma rzeczy, której bym dla pana nie uczynił. Pan jest doprawdy zbyt dobry dla mnie. No, panie Niedziela, czy zechce pan zjeść ze mną skromną wieczerzę? Dziękuję, panie hrabio, dziękuję uniżenie, ale muszę natychmiast wracać do domu. Hej, prędko odprowadzić pana Niedzielę. Weźcie broń. Ależ... Panie, to niepotrzebne, ja doskonale sam zajdę do domu, ja... Ja pana nie puszczę bez eskorty. Zbyt mi zależy na pańskiej osobie. Jestem pańskim sługą, a co więcej, pańskim dłużnikiem. Panie. Ja wcale się z tym nie ukrywam i głoszę to otwarcie. Ale czy pan chce... Abym odprowadził osobiście pana. Ach, panie hrabio, pan chyba żartuje. Ja tylko... Niech pan mnie uściska. Pa. Trzeba przyznać, że pan ma w moim panu naprawdę szczerego przyjaciela. Rzeczywiście, taki jest dla mnie łaskawy, taki uprzejmy, że nigdy bym się nie ośmielił upomnieć o pieniądze. Cały nasz dom dałby się zabić za pana. Chciałbym doprawdy, aby cię nawiedziło jakieś nieszczęście. Przekonałbyś się wówczas... Wierzę, ale mój zganarelu, proszę cię, szepnij mu słówko o mojej należności. O, niech się pan o to nie martwi. Zapłaci panu wszystko, co do grosza. Ale i ty, zganarelu, jesteś mi coś winien na własny rachuneczek? Fe. Nie mów pan o tym. Jak to ja... Czy sam nie wiem, że jestem panu dłużny? No tak, ale... Proszę, panie Niedziela, poświecę panu. Ale moje pieniądze... Ale pan żartuje. Fe, fe. Aż podać wieczerze! Panie, ojciec pański. Jeszcze tych odwiedzin trzeba, aby mnie doprowadzić do ostatecznej wściekłości. Widzę, że nie na rękę ci przybywam i że chętnie obszedłbyś się bez moich odwiedzin. Prawdę mówiąc, obaj sobie zawadzamy nawzajem.
Jeżeli ciebie mierzi mój widok, mnie mierzą twoje wybryki. Całą duszą pragnąłem mieć syna. I ten syn, którego wymodliłem na klęczkach, stał się dla mnie zgryzotą i hańbą mego życia. Jak sądzisz, jak ja mogę patrzeć na cały bezmiar twych podłych postępków? Jakiś ty nikczemny i coś uczynił, abyś był wart nazywać się szlachcicem. Czy sądzisz, że do tego wystarczy nosić herb i nazwisko? Cnota jest pierwszym tytułem szlachectwa. Samo urodzenie jest niczym. Na próżno uważasz się za dziedzica przodków, którzy cię wydali. Oni wypierają się ciebie. Więcej wart jest dla mnie syn śmieciarza, będący uczciwym człowiekiem, niż syn monarchy, który by żył jak ty. Panie, gdybyś zechciał usiąść, byłoby ci wygodniej przemawiać. Widzę, że wszystkie moje słowa niczym są dla ciebie. Ale ostrzegam cię, synu. Moja pobłażliwość już się skończyła. Potrafię wcześniej niż myślisz położyć koniec twoim wybrykom. Uprzedzić gniew niebios wiszący nad twoją głową i każąc cię zmazać hańbę, jaka na mnie spada przez to, iż dałem ci życie. Umrzyj! Jak możesz najprędzej! Oto co masz najlepszego do zrobienia. Krew mnie zalewa, gdy patrzę na ojców, którym się zachciewa żyć tak długo jak ich synowie. Panie, źle pan robi. Źle robię? Panie. Źle robię? Źle pan robi, cierpiąc to wszystko, co on panu nagadał. Powinien go pan dawno wziąć za kark i za drzwi wyrzucić. Żeby ojciec ośmielał się napominać swego syna. Namawiać go, aby się poprawił. Aby pamiętał o swoim urodzeniu. Aby rozpoczął życie uczciwego człowieka. Każ podać wieczerzę! Panie, jakaś zakwefiona dama pragnie z panem mówić. Któż to znowu? Nie dziw się, Don Juanie, iż zjawiam się tutaj o tej godzinie i w tym stroju. Ważny powód zmusza mnie do tych odwiedzin. Przynoszę ci ostrzeżenie niebios. Pragnę cię zawrócić od przepaści, do której zmierzasz. To samo niebo, które odmieniło moje serce i pozwoliło mi się opamiętać w obłędzie, natchnęło mnie, abym przybyła tutaj i powiedziała ci, że grzechy twoje wyczerpały miłosierdzie nieba. Okaż skruchę, bo może nie więcej niż jeden dzień ci pozostał. Zaklinam cię, Don Juanie, użycz mi jako ostatniej łaski tej słodkiej pociechy. Nie odmawiaj mi swej skruchy, o którą cię błagam. Oszczędź mi tego okrutnego cierpienia, bym cię musiała widzieć skazanym na wieczyste męki. Kochałam cię bez granic. Wszystko uczyniłam dla ciebie, a dzisiaj żebrzę, abyś zechciał ustrzec się ostatecznej zguby. Ratuj się. Błagam. Albo przez miłość dla siebie, albo przez miłość dla... Zaklinam cię na wszystko, co najbardziej zdolne jest cię poruszyć. Pani, już późno. Zechciej pozostać tutaj. Nie, Don Juanie. Nie zatrzymuj mnie dłużej. Zapewniam cię, pani, iż pozostając tutaj sprawisz mi prawdziwą przyjemność. Pozwól mi odejść i myśl jedynie o tym, aby skorzystać z mojej przestrogi. Z
Sganarelu. Wypadałoby pomyśleć o pokucie. Tak, na honor. Trzeba się poprawić. Kim jest ten człowiek? Leży krzyżem już kilka dni. Nie kilka dni, tylko kilka godzin. Ale kto to jest? Dożuła. O, panie, to był wielki. Przyszedł jego ojciec. Usuńmy się. Tak. Czyżby w istocie niebiosa raczyły wysłuchać moich modłów? Czy mnie nie ujrzysz daremną nadzieją? Mogę pokładać pewność w twym nawróceniu? Tak, ojcze. Widzisz mnie uleczonego ze wszystkich błędów. Nie jestem już tym samym człowiekiem. Niebo sprawiło we mnie tę nagłą odmianę, która świat cały napełni podziwem. Moja dusza się obudziła. Patrzę ze zgrozą na długie zaślepienie, w jakim byłem pogrążony. Przechodzę w pamięci wszystkie moje ohydne postępki i dziwię się, jakim cudem niebo mogło je znosić i nie zesłało na moją głowę gromów straszliwego gniewu. Poznaję ogrom łaski, jakiej użyczyła mi dobroć nieba, odwlekając karę za moje zbrodnie. Pragnę okazać całemu światu nagłą odmianę mojego życia. Jakże łatwo odzyskać jest dziecku czułość ojcowskiego serca. Już nie pamiętam wszystkich cierpień, jakie mi zadałeś. Wszystko wymazały słowa, które z ust twoich usłyszałem w tej chwili. Nie umiem, przyznaję, zapanować nad sobą. Wszystkie moje pragnienia spełniły się. Uściskaj mnie, synu, i wytrwaj, błagam cię. Spieszę natychmiast zanieść tę szczęśliwą nowinę twojej matce i podziękować niebu za tę cudowną przemianę. Ach, panie, jak się cieszę z pańskiego nawrócenia. Od dawna czekałem na to i dzięki niebu wszystkie moje życzenia spełnione. Idź do diabła, durniu. Jak to, durniu? Nie! Nie! Nie odmieniłem się. Zawsze jestem wierny samym sobie. Jeśli powiedziałem, że chcę się odmienić, to jedynie przez czyste wyrachowanie. Tobie, Sganarelu, przyznaję się do wszystkiego. Bardzo się cieszę, iż mogę mieć świadka znającego głębie mej duszy. Cóż to za człowiek? Cóż to za człowiek? Obłuda jest dziś w modzie. Każde zaś modne łotrostwo może uchodzić za cnotę. Nie ma lepszego zawodu jak rola dobrego człowieka. Taka mistyfikacja daje dzisiaj nadzwyczajne korzyści. To sztuka, w której hipokryzja zawsze może liczyć na względy, bo chociaż ją ktoś przejrzy, nie ośmieli się jawnie wystąpić przeciw niej. Wszystkie inne przywary narażone są na sąd bliźnich i każdy ma prawo głośno je potępiać, ale obłuda jest zjawiskiem uprzywilejowanym, które zamyka usta całemu światu i cieszy się w spokoju wszechpotężną bezkarnością. Wchodzi się dzięki tej komedii
ścisłe stosunki z całym pobożnym bractwem. Kto jednego zaczepi, poruszy wszystkich przeciw sobie. Ci bowiem, których wiara nie podlega wątpliwości i których każdy zna jako ludzi naprawdę pobożnych, padają zawsze ofiarą obłudników. Świętej naiwności pozwalają się wodzić na pasku i popierają ślepo tych, którzy małpują ich świątobliwą postawę. Mało znam ludzi, którzy dzięki takiej sztuce rzucili zasłonę na swoje wybryki. Otulili się szczelnie płaszczem pobożności i pod tym czcigodnym ubraniem kupili sobie przywileje na wszelkie łajdactwa. To nic, że świat zna ich prawdziwą wartość i wie, co myśleć o nich. To wcale nie osłabia szacunku i znaczenia, jakim się cieszą wśród ludzi. Pod tą wygodną pokrywką ja się schronię. Nie wyrzeknę się dawnych przyzwyczajeń, ale będę się z nimi starannie ukrywał. Gdyby mnie wreszcie i odkryto, palcem nawet nie potrzebuję kiwnąć. Cała klika ujmie się za mną natychmiast i bronić mnie będzie zawzięcie wbrew wszystkiemu i wszystkim. To jedyny sposób, by móc bezkarnie robić to, co mi się podoba. Ogłoszę się mścicielem interesów nieba i pod tym wygodnym pozorem będę ścigał moich nieprzyjaciół, oskarżając ich o bezbożność. Podburzę przeciwko mym wrogom żarliwych pyskaczy, którzy nie wiedząc, o co chodzi, będą pomstować przeciw nim publicznie, obrzucać ich będą obelgami i poruszać na szkodę tych wyklętych wszystkie swoje wpływy. Oto w jaki sposób trzeba korzystać ze słabości ludzkich i jak rozumny człowiek umie się dostosować do ułomności swego czasu. Panie, tym razem już mi się przebrało. Czyń pan ze mną, co zechcesz. Bij, chłostaj, ale muszę powiedzieć ci to, co się należy. Wiedz pan zatem, że póty dzban wodę nosi, póki mu się ucho nie urwie. I że, jak powiada ten autor, którego nie znam, człowiek jest na tym świecie jak ptak na gałęzi. Gałąź trzyma się drzewa. Kto trzyma się drzewa, ten rządzi się zasadami. Zasady więcej są warte niż piękne słówka. Piękne słówka słyszy się na dworze. Na dworze mieszkają dworacy. Dworacy idą za modą. Moda wypływa z wyobraźni. Wyobraźnia jest własnością duszy. Dusza to jest to, co daje nam życie. Życie kończy się ze śmiercią. Śmierć każe nam myśleć o niebie. Niebo jest nad ziemią. Co jest ziemią, to nie jest morzem. Morze podlega burzom. Burze miotają okrętami. Okręty potrzebują dobrego sternika. Dobry sternik musi być roztropny. Roztropności nie spotyka się u młodych. Młodzi winni są posłuszeństwo starszym. Starsi są przyzwyczajeni do bogactw. Bogactwa czynią bogaczy. Bogacze nie są ubodzy. Ubodzy mają potrzeby. Potrzeba nie zna, co prawo. A kto nie zna, co prawo, ten żyje jak bydle. Z tego więc wynika, że pan będziesz potępiony i pójdziesz do wszystkich diabłów. Wspaniałe rozumowanie! Jeśli to pana nie zdołało przekonać, nie ma już rady dla pana. Cieszę się, Don Juanie, że cię spotykam. Chciałbym, abyś publicznie uznał naszą siostrę za żonę. Pragnąłbym bardzo. Z całego serca dać panu zadośćuczynienie. Ale niebo
sprzeciwia się temu stanowczo. Ono tchnęło w moją duszę postanowienie odmiany. Nie mam teraz innych pragnień, jak tylko wyrzec się zupełnie wszelkich ziemskich uczuć i okupić przez surowe umartwianie zbrodnicze postępki, do których mnie popchnęło zaślepienie młodości. Pożycie przy boku prawowitej małżonki da się bardzo łatwo pogodzić z chwalebnymi postanowieniami, do których niebo cię natchnęło. Niestety nie. Siostra wasza również zgadza się z tym zamiarem. Sama postanowiła zamknąć się w klasztorze. Oboje nas równocześnie nawiedziła łaska. Powrót jej do klasztoru nie wystarczy nam za zadośćuczynienie. Honor nasz domaga się, aby żyła z tobą. Jestem posłuszny głosowi nieba. Jak to? Chcesz nas skwitować przez podobne brednie? Niebo tego pragnie. Po to wyrywałeś moją siostrę z klasztoru, aby ją rzucić? Niebo tak każe. Dość! Don Juanie! Za chwilę przechodzić będę ustronną uliczką, która prowadzi do klasztoru. Oświadczam jednak, że nie ja bić się pragnę. Niebo zabrania mi takiej myśli. Ale jeżeli mnie napadniesz, zobaczymy, co z tego wyniknie. Zobaczymy! Zobaczymy! Wolałem już pana takim, jakim byłeś dawniej. Ufałem ciągle jeszcze w pańskie nawrócenie. Ale teraz zwątpiłem zupełnie. I myślę, że niebo, które cierpiało pana aż do tej chwili, nie strawi tego. No. Niebo nie bierze rzeczy tak ostro, jak ci się zdaje. Panie! Oto niebo do ciebie przemawia i daje ci ostatnią przestrogę! Jeżeli niebo daje mi przestrogę, niech się tłumaczy nieco jaśniej! Panie! Słyszy pan? Proś mnie przemawiać do mnie w ten sposób! Zdaje mi się, że znam ten głos! Ach, panie, to duch! Duch! Widmo! Diabeł! Zaraz się przekonamy! O nieba, czy widzi pan? Nie! Nie, nic nie jest w stanie mnie przestraszyć! Panie, poddaj się i ukusz swoje serce! Nie! Nie, nie, niech się dzieje, co chce! Nie będzie powiedziane, że się ukorzyłem! Ogień! Ogień! To dzięki jego śmierci każdy jest zaspokojony. Obrażone niebo, zgwałcone prawa, uwiedzione dziewice, zhańbione rodziny, znieważeni rodzice. Cały świat jest uszczęśliwiony. Tylko ja jeden tracę. Moja zapłata. Moja zapłata. Moja zapłata.